Cyfrowe Krosno Odrzańskie staje się rzeczywistością. W Urzędzie Miasta podpisano innowacyjną umowę na szeroko pojęte e-usługi dla mieszkańców. Czeka nas prawdziwa rewolucja informatyczna w gminie Krosno Odrzańskie. To, co się teraz dzieje, pieniądze, które udały się pozyskać, powinny przyczynić się do tego, że mieszkańcom będzie łatwiej załatwiać sprawy w urzędzie. Jednym z elementów projektu będzie tak zwane e-konto mieszkańca. Cyfrowa rewolucja, która staje się faktem, to innowacyjny pomysł, który otwiera przed Krośnianami wiele nowych możliwości. Możliwość sprawdzenia, czy dokonaliśmy opłaty podatku za odpady komunalne, za wodę i ścieki, możliwość głosowania w budżecie obywatelskim, możliwość rejestracji dziecka w przedszkolu czy też w żłobku. Oprócz tego będzie oczywiście możliwość śledzenia załatwienia sprawy, będzie możliwość zgłoszenia usterki, jeżeli widzimy, że na naszej ulicy jest jakaś dziura w chodniku, czy nieskoszona trawa, to również będzie można poprzez odpowiednią aplikację zgłosić i weryfikować, czy urzędnicy zgłoszenie przyjęli, czy sprawa jest realizowana. Cyfrowa rewolucja jest robiona przede wszystkim dla komfortu mieszkańców. Bardzo dobrze, no to jak dla nas to jest bardzo dobrze przez internet załatwić, duża wygoda. To będzie ułatwiać to wszystko, nie trzeba iść, stać w kolejkach, wszystko się załatwi od razu. Myślę, że trzeba iść z postępem, teraz takie czasy, każdy ma prawie internet w domu, także dziękuję. Ja jestem za. Aby mieszkańcy mogli korzystać z możliwości, jakie daje ten innowacyjny projekt, potrzebne jest stworzenie nowoczesnego centrum zarządzania. Pierwsza rzecz to jest stworzenie data center i przygotowanie, dostosowanie serwerowni do wymogów projektu. Na początek trzeba więc będzie wymienić infrastrukturę. Wymieniane będą tak, po pierwsze serwery i macierze w serwerowni, także to jest pierwszy krok. Następnie położone będą nowe łącza światłowodowe, tak żeby zapewnić komunikację między 7 jednostkami, które biorą udział w projekcie, i zainstalowane nowe oprogramowanie do obsługi tychże procesów, tak żeby mieszkańcy mogli się bezpośrednio łączyć z urzędem przez portal i przez tą aplikację, tak żebyśmy z domu mogli załatwiać po prostu wszystkie sprawy, które będą objęte tym projektem. Innowacyjny projekt może więc być początkiem wdrażania kolejnych usług dla mieszkańców. Można sobie wyobrazić, że wdrażanych będzie dużo więcej procesów w przyszłości. No i w takim idealnym świecie można by pomyśleć, że można by załatwiać wszystkie sprawy siedząc w domu przez internet, tak? Bo również podpis elektroniczny umożliwia to, aby większość spraw w tej chwili załatwić w taki sposób. Realizacja projektu zakończy się wiosną 2018 roku. Pieniądze na jego wdrożenie władze miasta pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Yeah.